Witam Was serdecznie. Dzisiaj rozpoczynamy ciekawą część, na którą zaprosiłem mojego gościa, z którym się będziemy spotykali dość często. Bartosz Firmowski, który rozwija projekt No Spoilers. Pewnie Wam troszkę o tym opowie. Skupimy się na tym. Ta oferta będzie przenikała przez ten kanał. I chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o takim temacie. W sumie mamy, jak się rozmawialiśmy przed naszą rozmową o tym, że z Bartoszem, że chcemy zniechęcić sporą część z Was do zakładania restauracji albo kawiarni, bo naprawdę dbamy o Was i dla wielu z Was, którzy mają taki koncept, z którym się spotykam bardzo często pracując z restauracjami albo z kawiarniami, że no jak skończę pracę, zarobię te duże pieniądze, to otworzę kawiarnię albo otworzę restaurację, będę zapraszał znajomych, będę gotował piękne, wspaniałe rzeczy i to będzie wspaniały czas, taka moja sielska emerytura. Także trochę o tej sielskiej rzeczywistości, tej sielskiej emerytury porozmawiamy. No i tak właściwie to przejdźmy do tematu. Powiedz mi, Bartosz, jacy klienci do Ciebie przychodzą najczęściej? Jak to wygląda i tak naprawdę na którym etapie dołączacie też do projektów? Tak, my niestety głównie docieramy do klientów, którzy już prowadzą swoją działalność długi czas i stwierdzają po czasie, że jednak kontrola i weryfikowanie wskaźników biznesowych to skomplikowana materia i to najczęściej są klienci, którzy mają więcej niż jeden lokal, bo najczęściej w lokalu, jeżeli ktoś posiada jedną restaurację, to wydaje mu się, że jest w stanie ogarnąć wszystkie rzeczy samemu, zamówienia, marketing, kontrolę, wszystkie rzeczy związane z administracją i z zezwoleniami, a prawda jest taka, że ta przepaść między przedsiębiorcami, którzy mają jeden lokal, a dwa albo trzy, jest gigantyczna i to generalnie oddziela ludzi, którzy od profesjonalistów, od hobbystów generalnie, ponieważ żeby mieć więcej niż jeden lokal, trzeba mieć wypracowane metody zarządzania tym jednym lokalem, uporządkowane procesy i no niestety, trzeba wiedzieć, jakie decyzje podejmować, na podstawie jakich danych, w jakich sytuacjach i jeszcze trzeba umieć tak stworzyć tą strukturę, ten proces, żeby restauracja pracowała bez naszego udziału. To jest bardzo istotne, co powiedziałeś tutaj, bo jeden z podstawowych spraw, którymi ja się mierzę pracując z biznesami, czy to są restauracje, czy inne, czy restauracje, kawiarnie, bo głównie się skupiamy dzisiaj na tym kanale skupiamy się na restauracjach i kawiarniach, jest to, że jest bardzo duża różnica między organizacjami zarządzanymi przez osoby, które mają swój talent, swoje zaangażowanie i proces, tak? I bardzo często okazuje się, że to, co jest bardzo efektywne, bo takie osobowe z dotknięciem właściciela na poziomie jednej kawiarni czy jednej restauracji, działa świetnie, bo to jest naprawdę doskonałe. To jest bardzo angażujące, ale doskonałe. Natomiast w pewnym momencie w zachwycie tworzenia kolejnych albo rozwijaniu, albo chęci odsunięcia się od restauracji czy kawiarni, pojawia się ten problem, o którym ty mówisz, że co będzie, jak nas w lokalu przez dwa dni nie będzie. Dokładnie, dokładnie. I tutaj najważniejsze, wspomniałeś o tym, że jestem współtwórcą No Spoilers, czyli platformy służącej do kontrolowania wykorzystania surowców w gastronomii. My pomagamy przedsiębiorcom ułatwić proces zbierania danych, agregowania ich i podejmowania decyzji na podstawie danych, które są zebrane. Skupiamy się stricte na surowcach, czyli wskaźniki takie jak food cost procentowy, beverage cost procentowy, marże, zyski kwotowe i podejmowanie decyzji na podstawie tych raportów, bo widać na rynku, że po pierwsze jest problem z tym, jest przede wszystkim problem z kompetencjami. Nawet jak znajdziemy menadżera, który mógłby potencjalnie nas zastąpić, a my moglibyśmy otwierać kolejne lokale, to ten menadżer musi mieć
przynajmniej powinien mieć kompetencje związane z wyliczaniem, kontrolowaniem kosztów. No jeżeli koszty prowadzenia działalności, koszty zakupu surowców wynoszą 25, 30, 35% ogólnych kosztów prowadzenia działalności, no to je trzeba pilnować, ponieważ tutaj strata na poziomie 10% oznacza, że być może właśnie się pozbyliśmy zysku i jesteśmy na zero albo jesteśmy pod kreską. Tak, i to jest właśnie, bo w tym się zastanawialiśmy nad tym, w jaki sposób, jak zanimować ten film dokładnie. I w tym filmie jakby chcielibyśmy, czy to w tym materiale chcielibyśmy, żeby właśnie podejść z punktu widzenia tych klientów, których nie masz na bieżąco, ale też wiesz, co byś polecił znajomym czy przyjaciołom, którzy przyszliby do ciebie z taką pasją. Więc jakby wyglądała twoja rozmowa z taką osobą, która... Wiesz co, Bartosz, tak z żoną myślimy, żeby otworzyć kawiarnię i mamy fajną lokalizację, uwielbiamy kawę. Co byś mi powiedział, ile muszą w to włożyć czasu, kiedy osiągną odpowiedni poziom, albo to jest bardzo istotne, kiedy powinni powiedzieć, że kończycie, że nie osiągniecie tego waszego celu. Może na takiej skali mikro zaczniemy, bo później będzie nam łatwiej rozmawiać. Jasne. Zatem jak już by ktoś się faktycznie do mnie zgłosił z takim pytaniem, to bym zaczął od dwóch rzeczy. Pierwsza, i to widzę na różnych grupach facebookowych, pierwsza najważniejsza rada byłaby: pójdźcie i zatrudnijcie się do takiego miejsca, jakie chcecie otworzyć na miesiąc, dwa albo trzy. Zobaczcie, jakie to miejsce. I zatrudnijcie się jako zwykli szeregowi pracownicy. Zobaczcie, z jakimi problemami będziecie się borykać, kiedy już zaczniecie prowadzić ten biznes od niezadowolonych gości. Ale to jest taka rada dla tych, którzy nigdy nie pracowali w lokalu gastronomicznym. To czyli nawet jeśli masz spory budżet, to warto zainwestować w czas w takie pokorne popracowanie miesiąc czy dwa miesiące i zobaczenie tego, tak naprawdę odmitologizowanie tego, tylko zobaczenie, jak to wygląda od strony zaplecza. Tak, tutaj chyba jeszcze warto byłoby zapytać, jaki jest cel tych naszych znajomych, czy oni by chcieli się zaangażować i prowadzić to, być takimi aktywnymi inwestorami, być tam na miejscu cały czas i prowadzić ten lokal, bo im to sprawia przyjemność i praca z ludźmi sprawia im przyjemność, czy oni raczej podchodzą do tego lokalu jako takiej inwestycji, która ma na siebie zarabiać, a oni za bardzo nie chcą być tam obecni, bo tutaj by wtedy zadecydowało, czy powinni zatrudnić osoby, które mają właściwe kompetencje do prowadzenia tej działalności za nich, bo jak ktoś nie chce się angażować, to jest całkowicie zrozumiałe, to po prostu wymagałoby zupełnie innego podejścia. Ale jest jedna rzecz, która łączy obydwa podejścia, tych, co chcą współtworzyć albo tworzyć swoje miejsce i tych osób, które chcą tylko zainwestować, bo wiedzą, że to lokalizacja, którą znaleźli i nieruchomość, którą mają na oku, jest fenomenalna i ten biznes na pewno tam wypali, tylko trzeba to po prostu otworzyć. To wspólną cechą jest stworzenie modelu biznesowego i określenie, jakie minimalne koszty miesięczne ten lokal będzie generował. I to jest istotne, ponieważ dalsze prace przy projektowaniu takiego biznesu wymagają określenia tego, jaką musimy mieć marżę, jaką musimy wygenerować sprzedaż miesięcznie. To będzie decydowało o tym, jakie menu w ogóle będziemy oferować. Ja tutaj jedną rzecz tylko powiem, że bo też będziemy chcieli, żeby minimalizować jakąś terminologię techniczną, ale też na przykład jak mówimy model biznesowy, bo model biznesowy, sam wiesz, to jest ogromny temat, natomiast żeby tak streścić tak bardzo, co to jest model biznesowy, to jest sposób zarabiania pieniędzy. Tak? Ja to w ten sposób widzę, więc jeżeli mówimy, to rozumiem, ty określasz model biznesowy w tym momencie jako sposób wpływu pieniędzy do klienta. Tak, ale to w gastronomicznym wydaniu model biznesowy będzie oznaczać, że chcę zrobić miejsce, gdzie jest kawa, jest herbata i są kanapki, nie ma ciężkiej kuchni albo jest kuchnia, gdzie trzeba mieć odpowiednie zaplecze, chcę robić makarony i pizzę, nie będę sprzedawać alkoholu, będę sprzedawać alkohol, będę miał tylko dowozy, a może będę robił tylko dowozy oraz obsługę gości, ale bez obsługi kelnerskiej. To są właśnie takie rzeczy w modelu biznesowym gastronomicznym, które zadecydują o tym, jakie są te minimalne koszty prowadzenia działalności miesięczne.
i jak powinniśmy zaplanować politykę cenową, bo to wszystko się rozchodzi o to, po ile powinienem sprzedawać rzeczy, które chcę sprzedawać, i ta polityka, ona później raz zaprojektowana będzie wymagała stałych weryfikacji i kontroli, i ona będzie ewoluować, tak jak my będziemy badać rynek, który jest, w którym się znajdujemy. Czyli przychodzą do nas znajomi, mówimy, dobra, mamy fajną miejscówkę, 100 metrów kwadratowych, no i pierwsze jest pytanie, ok, to ile za metr kwadratowy najmu płacicie, bo zakładamy, że to jest lokal najmowany. O sytuacjach inwestycyjnych możemy porozmawiać przy innej okazji, bo to też jest kalkulowalne, ale dobrze, czyli jest lokal 100 metrów kwadratowych, w tym miejscu płaci się 150 zł netto miesięcznie za metr kwadratowy, wiadomo o tym, 15 tysięcy na dzień dobry musimy wyłożyć za najem, do tego oczywiście opłaty media, no jeżeli założymy, że to będzie bardzo prosta kawiarnia z kanapkami, jakimiś przekąskami, bez skomplikowanej kuchni, no to trzeba policzyć jakieś 8 tysięcy do 10 za energię elektryczną, może więcej, no bo obecnie, w obecnych czasach ta cena energii elektrycznej jest bardzo dynamiczna. Do tego pewnie opłaty za no, takie czynszowe, czyli woda, śmieci, wywozy, to myślę, że kolejne 5 do 6 tysięcy, może nawet więcej, zależnie oczywiście od miasta, bo ja tutaj myślę o dużym mieście w Polsce, Kraków, Wrocław, Warszawa, być może Gdańsk. Mówiąc być może, mam na myśli, że być może to są takie koszty, o jakich mówimy. Mhm. Czyli na dzień dobry nasz lokal wymaga wyłożenia miesięcznie od 25 do 30, raczej 30 tysięcy złotych, bo jeszcze tam dojdą nam takie drobiazgi jak internet, jeszcze zezwolenie na sprzedaż, no to jest to pytanie, czy sprzedajemy jeszcze wino, tak, czy bierzemy koncesję typu drugiego, typu B. No to są takie niuanse, czyli wiemy o tym, że na dzień dobry. Bez kosztów pracownika w ogóle. Tak, dokładnie. Tak, no. I teraz płynnie przejdziemy do tematu pracownika, bo te rzeczy związane z nieruchomością oraz mediami mamy wyliczone, załóżmy 30 tysięcy złotych miesięcznie. Teraz kwestia pracowników. No to teraz jest pytanie, w jakich godzinach ten lokal ma pracować? No jeżeli to jest kawiarnia i wokół są biura, to otwieramy o 10:00. A jeżeli to jest kawiarnia, być może gdzieś tam na uboczu, gdzie ludzie się dopiero, w sensie goście się, ruch pierwszy pojawia się po godzinie 12, to być może byśmy otworzyli o 12. To jest istotne, ponieważ musimy sobie odpowiedzieć, ilu zmianowy ma być organizacja pracy. Robimy dwie zmiany, półtorej zmiany, pracownicy przechodzą na zakładkę i do tego oczywiście dochodzi, jaki system obsługi gości i klientów mamy. Czy pracownicy, którzy stoją za ladą, od razu przygotowują kanapki, czy bierzemy osobno osobę do przygotowywania potraw, kanapek, zależnie właśnie od tego, jak bardzo ambitny projekt przyjmiemy i czy będziemy mieli tą kuchnię. Mhm. Do tego jeszcze jest pytanie, czy robimy obsługę na sali i błyskawicznie jesteśmy w stanie ustalić, że minimum, żeby nasz lokal działał i nie denerwował gości opieszałością pracowników, którzy są zawaleni pracą, to wystarczy nam jedna osoba, dwie osoby, trzy osoby. I do tego doliczymy, jak ustalimy sobie grafik, że potrzebujemy trzy osoby na jednej zmianie, to na lokal 100 metrów kwadrat może być tak optymalnie, zależnie od obłożenia i właśnie menu, jakie będziemy oferować. Mhm. No i musimy to pomnożyć razy 30, robić jeszcze jakąś zakładkę, czyli mamy trzech pracowników na zmianie, czyli może nasz zespół by się zamknął w 6 osobach, które w systemie rotacyjnym pracują, no i te osoby muszą zarobić minimum określoną kwotę netto, żeby się w ogóle utrzymać w danej lokalizacji i załóżmy, że w tej lokalizacji minimum wynagrodzenia to jest 3,5 tysiąca złotych netto, mnożymy to razy 6, no i wychodzimy znowu do jakiejś kwoty. No i tutaj jest to istotne pytanie, czy robimy to sami, czy jednak zatrudniamy menadżera z doświadczeniem, który jest w stanie kontrolować koszty prowadzenia działalności. Oczywiście robimy to sami, na tym etapie. Oczywiście. Zastanówmy się, bo to jest nasza pasja. Zarządzaliśmy dużymi zespołami albo zespołami. To po prostu wiemy to, czujemy to bardzo dobrze. Dokładnie. No i szybko doszliśmy do punktu, w którym wiemy, że 30 tysięcy złotych zostawiamy na nieruchomość. Załóżmy, że tych 6 pracowników po 4 tysiące złotych netto. Ja mówię o netto, no teraz pytanie oczywiście, w jakim modelu oni zostaną zatrudnieni. No załóżmy, że to jest model umowa-zlecenie, tak możliwie najmniej dyskusyjnie.
no to wtedy podejrzewam, że kosztów pracodawcy będzie na około 7 tysięcy złotych. 6 razy 7, 42, do tego dodamy 30 tysięcy i mamy 72 tysiące złotych na dzień dobry, bez surowców, do prowadzenia kawiarni. No i teraz z racji tego, że wiemy, że to... Startowych, bo to też jest kwestia kosztów startowych uruchomienia danego lokalu, ale rzeczywiście to jest kwota, która jest właśnie bazą, tak? Dokładnie, to jest baza. No i oczywiście my tutaj pracujemy na jakimś, mówimy o jakimś bardzo ogólnym przykładzie, nie wdaje mi się w szczegóły, czy te kanapki są skomplikowane i czy to nie są tylko kanapki, ale też jest jajecznica albo jakaś szakszuka. W ogóle nie, o tym nie dyskutujemy. Ale zmierzam do tego, że doszliśmy do 72 tysięcy złotych. No i teraz tak, wrócimy na chwilę do tej nieruchomości. 30 tysięcy złotych, no to można byłoby się pokusić o to, żeby pracować na... no w koszcie produktu na poziomie 30%, 25-30%. Czyli to by oznaczało, że to przyjęcie, 30, jakbyśmy przyjęli 30% kosztu produktu i już zaraz dokładnie omówimy, co w ogóle mamy na myśli mówiąc o koszcie produktu, to podejrzewam, że lokal by wychodził na zero z małą górką, 25% jakby udało nam się zrealizować, mielibyśmy całkiem sensowny zysk netto, ale musimy jeszcze pamiętać, że lokale po tym jak już zainwestujemy pieniądze w lokal, czyli go wyposażymy, wpłacimy kaucję, depozyt za najem nieruchomości, no to musimy przyjąć jeszcze jakiś czas tej inwestycji, że za 3 lata musimy być gotowi mentalnie, że za 3 lata robimy remont, rebranding, bo być może nasz koncept biznesowy się wypali, zmieni się otoczenie, przyjdzie COVID i wszyscy zaczną pracować zdalnie z domu i już kawiarnia w takim miejscu nie będzie miała najmniejszego sensu i będzie się trzeba przebranżowić na przykład na dark kitchen i robić tylko dowozy, to trzeba mieć z tyłu głowy, że my sobie wymyśliliśmy, że robimy kawiarnię z jakimiś fancy, lekkimi daniami, ale być może za półtora roku przyjdzie taka sytuacja rynkowa, że będziemy musieli kompletnie zrewidować naszą politykę i już nie będziemy mogli robić tego, co zaplanowaliśmy i albo będziemy musieli sprzedać lokal, albo podjąć bój z nową rzeczywistością i zaprojektować ten proces, model biznesowy od zera. No to założyliśmy, że pracujemy na wskaźniku, no tak, nasze koszty wskazują na to, że no dobrze, mamy te 72 tysiące złotych, załóżmy, że jesteśmy w stanie wygenerować 100 tysięcy złotych, netto, już odpuszczam temat VAT-ów, podatków dochodowych, pracujemy na prostych liczbach, załóżmy, że w tym miejscu jesteśmy w stanie wygenerować 100 tysięcy złotych obrotu miesięcznego netto, to zostawia nam 28 tysięcy złotych na zakup surowców i wtedy jesteśmy na zero. Czyli żeby opłacić wszystkie te rzeczy i żeby wyjść na zero, musimy wygenerować 100 tysięcy złotych netto obrotu. Co to oznacza? No idziemy do znanych sieci kawiarni i patrzymy, ile kosztuje kawa, ile kosztują kanapki i szybko możemy policzyć, ile takich zestawów, kanapka plus kawa, chociaż to jest oczywiście mokry sen każdego właściciela kawiarni, bo w większości przypadków przyjdą do nas goście tylko na herbatę i kawę, i będą nam oblegać, dobrze, nie powinienem poruszać takich tematów, no i tak, to będzie, musimy określić, jaki jest portfel naszego klienta, czyli jak przychodzi klient do lokalu, to jaki jest średni rachunek, który nam wygeneruje i no ten zestaw kanapka plus kawa jest bardzo mocno życzeniowy, ja bym zakładał, że może co trzeci nasz klient weźmie taki zestaw, albo kawa plus jakieś ciastko, albo herbata plus jakieś ciastko, ale generalnie musimy się nastawić mentalnie, że jeden klient u nas zostawi średnio 25 zł netto, co oznacza, że musimy, szybko licząc, no to będzie chyba 4000 rachunków po 25 zł. To oznacza, że 4000 dzielimy na 300. Paweł, czy ja właśnie nie przesadziłem o jeden rząd wielkości? Sprawdzamy. 1000... No, 100 tysięcy przez 40, no tak, dokładnie, niestety, to jest 2,5 tysiąca, no ale byśmy założyli, no 4 tysiące rachunków, 4 tysiące klientów w miesiąc, no to wychodzi nam po 133 rachunki miesięcznie, dziennie, przepraszam. No tak, i wiadomo, tak, że tutaj stałości, no to jest pytanie, w jakim miejscu jest to miejsce, w jakim miejscu, w jakiej lokalizacji jest to miejsce. Jeżeli to są biura, no od poniedziałku do piątku być może tyle byśmy zrobili, w weekendy będzie gorzej i odwrotnie, jeżeli to jest jakaś kawiarnia na obrzeżach, na jakimś osiedlu, to trzeba się spodziewać tego ruchu większego w weekendy. Czyli rozumiem, że, bo coraz mówimy o nowym przedsiębiorcy w branży. Tak, dokładnie.
albo tym, który na przykład chce otworzyć nową lokalizację. Z tego, co tak szybko narysowałeś w oparciu o liczby, wszystko na poziomie netto, bo teraz zauważcie, że ten rachunek 20 kilka złotych, które powiedziałeś, nie pamiętam dokładnie tak. kwoty, to jest kwota netto, tak? Więc tak. I na pewno jest tam masę dodatkowych kosztów, bo to jest optymalne założenie, że na przykład pracownicy na przykład nie będą na zwolnieniach w tym czasie, no i że my jesteśmy zaangażowani osobiście, w związku z tym my jesteśmy za zero. Tak? My jesteśmy za zero. Czyli... Tak. Tak. Najbardziej. Ja się śmieję, bo to właśnie dokładnie tak jest, jak się otwiera swój biznes gastronomiczny, tak. Chce się być w nim zaangażowanym. My jesteśmy na zero, nie liczymy siebie jako głowę do wypłaty, tylko tak. Właśnie my żyjemy z tego, co zostanie. Przypomnij, ile tam osób wyszło na dzień, tak, żeby to było takim... No mamy, tak, no mamy 133 rachunki o wartości 25 zł netto dziennie. No i teraz znowu, pytanie jest, jak długo lokal jest otwarty. No jeżeli lokal będzie otwarty 8 godzin czy 10, dzielimy i wiemy o tym, że na godzinę musi do nas przyjść 13 osób. A to oznacza, że w takim razie ile miejsc siedzących powinno być, bo my jeszcze, tak, to jest to pytanie, no dobrze, no z tych 100 metrów kwadratowych podejrzewam, że można wtedy wydzielić spokojnie 80 metrów, 85 metrów kwadratowych na... obsługę dla gości, no bo trzeba pamiętać, że to minimum wymagane przez sanepid, tak, czyli zmywalnie, toalety, magazyn, oczywiście znowu zależy, jakiego typu to będzie lokal, im bardziej skomplikowany lokal, tym większe zaplecze, tym mniejsza sala konsumpcyjna i tutaj warto byłoby jeszcze rozważyć przy tworzeniu modelu biznesowego, na ile my jesteśmy w stanie w ogóle zrobić, sprzedawać poza lokal, czyli robić dowozy, bo pytanie, czy kawiarnia byłaby w stanie robić dowozy, no jedna z tych najbardziej popularnych sieci kawiarni amerykańskich robi kawę na dowóz, no ale jaki, no dobrze, tutaj jeszcze nas ratuje kawa na wynos, to na pewno, to tak, przy odpowiedniej ofercie. Tutaj wchodzimy w coś, co myślę, że warto zrobić już w którymś z naszych kolejnych spotkań być może, dlatego, że ja pracowałem z Etno Cafe przez dłuższy czas i oni realizowali też kawę na wynos, też szczególnie w czasach covidowych to było coś, co było potrzebne. I biorąc pod uwagę, że uruchamia się tu którego z integratorów, czyli integratorów, jeśli chodzi o na przykład Uber Eats albo w pokrewne organizacje, liczy się też ich prowizje. Jeżeli jest to na przykład kawiarnia, tak jak się pochyliliśmy do tego, naprawdę to jest mikroskopijna marża. Ona w przypadku tak krytycznej jak COVID sytuacji jest, może mieć sens, dlatego że ona pozwala się utrzymać na poziomie właśnie pokrycia kosztów stałych, natomiast jako taka w przypadku kawiarni, dowozy, no to jest śmiały. Na pewno nie można na tym bazować swojego modelu biznesowego, jeśli chodzi o kawiarnię. No, myślę, że możemy powiedzieć na pewno. Mam nadzieję, że zaangażuje ta mocna deklaracja kogoś, kto się z tym nie zgadza, do tego, żeby podyskutował, co jest bardzo oczywiście, do czego bardzo zachęcamy. Okej, no więc wyliczyliśmy, powiem Ci, to też jest ciekawe, że nie spodziewałem się przed naszą rozmową, że dojdziemy do takiej dosyć smutnej, wiem, że się uśmiecha w tym momencie, ale smutnej tak naprawdę w wniosku, że myślę, że tej kalkulacji większość, prawie żaden ze znanych mi restauratorów albo założycieli nie bierze pod uwagę na początku, tak? Z mojego doświadczenia większość ludzi, którzy myślą o wejściu nawet jako biznes do tego, patrzą sobie na konkurencję, jaka jest, tak? Patrzą sobie na ceny, które są w restauracjach, kalkulują jakoś ilość paragonów i patrzą sobie, jak to będzie wyglądało, biorąc pod uwagę, jakie są koszty mniej więcej. I to na poziomie bardzo ogólnym wychodzi, że to jest po prostu świetny biznes, tak? Bo z całą pewnością można dołożyć do tego właśnie trochę swojego serca, zaangażowania i to będzie inne. Natomiast pod koniec dnia każda restauracja, każda kawiarnia, bo w tym momencie jakby bardziej myśleliśmy pod kątem kawiarni, ale w restauracji to ten proces jeszcze trudniejszy,
musi zmierzyć się co najmniej z takimi kosztami, jakie podałeś. Zgadza się, a jeszcze nie wspomnieliśmy o tym, że to, co nam zostaje, czyli jak my jesteśmy za to zero zatrudnieni, to my jeszcze powinniśmy wypracować zwrot inwestycji. No przy kawiarni to byłby prosty temat, no bo tutaj nie ma dużo sprzętu, ekspres do kawy, młynek, sprzęty do naparzania, zastawa, meble, może w 80 tysiącach złotych, to oczywiście też nie może wyglądać jak bar mleczny, prawda? Tylko ta kawiarnia musi sprawiać, że goście się w niej czują dobrze. I to jest wypracowanie, odpracowanie inwestycji i jeszcze musimy mieć z tyłu głowy to, że lokal trzeba utrzymać, albo będzie trzeba zrobić rebranding, albo go odświeżyć po 3 albo 4 latach, ponieważ no, lokale gastronomiczne szybko się zużywają przez to, że przewija się przez nie mnóstwo gości. I też jest bardzo istotna sprawa, to taki wątek gorzki, że mimo, że zarobimy zero na tym, i tak zapłacimy podatek dochodowy. Więc to jest, to też to jest... zależnie od kosztów, tak, zgadza się. Ale jeżeli się śmiało zmieścimy do poziomu przejścia przez punkt zero, to najprawdopodobniej część naszych kosztów nie będzie zakwalifikowana jako koszty uzyskania przychodu, więc wypracujemy zysk, od którego będzie, ale to już jakby jest kolejna rzecz, więc to jest jakby punkt zero, tak? I więc jak z twojego doświadczenia można by było też, ja mogę się podzielić tym, w jaki sposób podchodzą do tego, jak można by było podejść, ile czasu zajęłoby przygotowanie się do decyzji tak nie, zaczynam, nie zaczynam, powiedzmy, jakie informacje musiałby mieć ta osoba, żeby właśnie podjąć taką decyzję. Jasne. Jeżeli ktoś miałby wypracowany plan, taki plan biznesowy z prawdziwego zdarzenia, bez gdybania, że szuka nieruchomości poniżej 50 metrów kwadratowych z określonym otoczeniem, nie będzie miało obsługi kelnerskiej, takie rzeczy będą takie rzeczy trzeba ustalić. Łącznie z tym, że trzeba mieć już przygotowane, jeżeli już wiemy, jakiego typu lokale chcemy otworzyć, to już powinniśmy mieć przygotowane wstępnie menu, ale w kontekście tego, jaki koszt produktu, czyli ten food cost czy beverage cost procentowy nas interesuje, żebyśmy mogli określić, jaki obrót musimy wygenerować i czy jesteśmy w ogóle w stanie wygenerować taki obrót, biorąc pod uwagę ruch pieszy czy okolice. I prawda jest taka, że... Ja tylko dodam jeszcze, bo tutaj oczywiście dla prawie wszystkich gastronomii to jest jasne, ale jako food cost to są koszty wytworzenia, jeśli chodzi o surowiec dania, jeśli chodzi o beverage cost, no to oczywiście koszty napojów, tak, w lokalu. Tak, i w sumie jak poruszyliśmy temat procentowego beverage costu i food costu, to jeszcze warto, w przypadku kawiarni, która miałaby, albo ogólnie lokali gastronomicznych, które będą brały pod uwagę dania na wynos, czy produkty na wynos, to bym jeszcze liczył koszt dóbr sprzedanych, czyli oprócz samego food costu i beverage costu, to jeszcze koszty dodatkowe, które ponosimy w związku z tym, że wydajemy produkt poza lokal. Opakowania jednorazowe, sztućce, rurki, serwetki, to są... Niestety w branży gastronomicznej, chociażby sami pracownicy, nie zdają sobie sprawy, że jeżeli oni się pomylą w trakcie przygotowywania receptury albo napoju i na przykład zmarnują surowiec o wartości 2,50 zł, to my musimy niestety sprzedać drugą porcję tego produktu, jeżeli oczywiście ten zysk procentowy pokryje nam stratę wcześniej, żeby w ogóle wyjść na zero. Tak? I zmierzam do tego, że każda rzecz, na którą będziecie wydawać pieniądze, kiedy już odpalicie swój biznes gastronomiczny, musi na siebie zarobić. Czyli przykładowo, kupujemy opakowanie rurek papierowych do kawy mrożonej albo do napojów ogólnie. I to opakowanie kosztuje nas 50 zł. To oznacza, że my musimy, jeżeli mamy wyliczony beverage cost na poziomie 25% i nieruchomość nas kosztuje 25% i pracownicy nas kosztują 25%, to zostaje nam 25% zysku netto. I to oznacza, że załóżmy, sprzedajemy tą kawę za 10 zł, czyli zarabiamy na niej 2,50, czyli musimy sprzedać 20 kaw, żeby zarobić na to opakowanie rurek papierowych. Kiedy patrzymy na to, kiedy patrzymy na wszystkie wydatki pod tym kątem, ile coś
ile czegoś muszę sprzedać, żeby coś kupić, no to robi się ciężko, tak co najmniej. Chodzi mi o to, że w gastronomii trzeba bardzo uważać z kosztami i przykładowo zatrudnienie... Tutaj, bo też chciałbym, żebyśmy ten pierwszy materiał zakończyli na poziomie tego, że zależy nam serdecznie na wywołaniu wątpliwości albo tak naprawdę takiego głębokiego namysłu i też naprawdę z całym sercem zadania pytań. Myślę, że ja na pewno na nie odpowiem bardzo chętnie też, myślę, że zaangażuję Ciebie w to, Bartosz, żeby po prostu odpowiedzieć na proste pytania, po to, że zależy mi, żeby część z Was, która będzie chciała pójść dalej, też być może będzie chciała pójść dalej, też patrząc na materiał, który czy ja na kanale, czy w dużej mierze też w Bartoszem będziemy przygotowywali, żeby wiedzieli, że tak powiem, warunek bazowy spełnili. Tak? Więc myślę, że jeśli chodzi o ten poziom, czyli powiedzmy dokonanie tej kalkulacji, tak podsumowując to krótko, dokonanie tej kalkulacji na poziomie tych poszczególnych elementów, jeśli chodzi o kosztowych, w tych wszystkich elementach kosztów, o których powiedzieliśmy i też pod kątem bazowego menu, z którego się zaczyna i ile to będzie kosztowało i spojrzenia z takiego poziomu orła na ten biznes, bo to szczerze mówiąc tylko przed otwarciem lokalu mamy możliwość spojrzenia z takiego punktu widzenia, bo ci z Was, którzy są w gastronomii, wiedzą o tym, że potem ten poziom jest taki często, że jeżdżąc między makro, Selgrosem, Urzędem Skarbowym, tutaj zmagając się z zatrudnianiem albo zwalnianiem pracownika, z kryzysem z klientem, bardzo rzadko, to jest kwestia taka, że wypracowanie sobie momentu spojrzenia na to z zewnątrz i sprawdzeniu pewnych podstawowych kryteriów, to ja wiem, jak to jest istotne, żeby to zrobić, ale bardzo często tego czasu nie będzie. Więc dzisiaj chcieliśmy poruszyć głównie te elementy, które mają skłonić Was do właśnie zadania sobie tych pytań dalej. Natomiast myślę, że na tym możemy zakończyć, tak? Bo oczywiście pytania padną, natomiast jeśli masz coś do dodania, Bartosz, to po prostu powiedz. Natomiast ja myślę, że na tym etapie po prostu oddajmy głos też osobom, które będą chciały zadać dodatkowe jakieś pytania. Oczywiście. Chciałbym tylko dodać jedną rzecz, ponieważ chwyciliśmy po bardzo nisko wiszący owoc w postaci przykładu kawiarni, bo podejrzewam, tak, że ten przykład kawiarni najczęściej się może pojawić i jest takim przykładem sztampowym, ale to planowanie, o którym mówimy, czyli odpowiedzenie sobie na pytania, jaki biznes gastronomiczny chce stworzyć, on także może dotyczyć innych przykładów. Ktoś chce otworzyć bary z daniami, które serwują tylko krewetki, jakiś bar krewetkowy, do czego bardzo zachęcam, ponieważ wysoce wyspecjalizowane miejsca są łatwiejsze do zarządzania niż ambitne projekty restauracyjne, gdzie się podaje najlepszą polską kuchnię, jakakolwiek ona jest, albo najlepsze włoskie jedzenie. I zmierzam do tego, że być może gdy już ktoś trafi na Pawła i będzie mógł przepracować z nim te wszystkie rzeczy związane z projektowaniem, to w ogóle to przed otwarciem lokalu, przed podpisaniem umowy na najem nieruchomości, trzeba mieć bardzo dużo rzeczy gotowych. Czyli trzeba mieć gotowy koncept, trzeba mieć gotowe menu i to menu trzeba mieć gotowe co najmniej 3 razy większe niż sobie zaplanujemy, niż będzie wystawione przed gości, ponieważ musimy mieć kilka takich pozycji w lokalu, pozycji sprzedażowych, które zarobią na nasze rachunki. Zgodnie z zasadą, akurat to w gastronomii się bardzo sprawdza. Generalnie u moich klienci 30% surowców, które kupują, generują 70% sprzedaży. No jest to prawie zasada Pareto, ale zmierzam do tego, że będzie grupa produktów, która będzie na siebie zarabiać, grupa pozycji sprzedażowych, z których będziecie najbardziej znani i one będą spłacać wam rachunki i musicie mieć takie pozycje.
Jeżeli nie macie takich pozycji, to znaczy, że ten proces planowania poszedł do lasu i nie zrobiliście swojego zadania domowego. I stworzyliście koncept, który nikogo nie interesuje. Niestety. I to jest bardzo brutalna prawda. I jak to będzie wyglądało w praktyce? Podpiszecie umowę najmu, wyjdziecie ze swoim menu, okaże się, że to menu nie chodzi, robicie marketing, nikt nie przychodzi, nie sprzedaje się, kosztów macie na 80 tysięcy złotych, zrobiliście sprzedaż za 30 tysięcy złotych, no i teraz jest pytanie, jaką macie poduszkę finansową. I jak ta poduszka wystarczy wam na 2 miesiące, czyli macie 120 tysięcy złotych czy 100 tysięcy złotych pod poduszką i to czeka tylko na wypadek tego, że wam coś nie poszło w planowaniu, no to jesteście w dobrej sytuacji, bo w innej sytuacji to generalnie to już jest równia pochyła w dół i będziecie musieli zamknąć lokal. I do czego zmierzam? Przechodzicie ze swoim menu, sprawdzacie pierwszy rzut po miesiącu, czy to menu się sprzedaje, czy są cztery pozycje, które generują wam połowę obrotu albo 2/3 obrotu. Jak nie ma tych pozycji, to znaczy, że wymieniacie menu albo te pozycje, które się najmniej sprzedają. I dlatego musicie mieć 2 albo 3 razy większe menu i wszystko musi być skalkulowane, żebyście mieli pole manewru. I odnośnie tych lokali wysoce wyspecjalizowanych, one jeszcze mają taką zaletę, że możecie zweryfikować model biznesowy, niekoniecznie otwierając lokal. Może food truck, może jakiś dark kitchen czy ghost kitchen, że to jest koncept, który jest bardzo, robi się coraz bardziej popularny. To dwa zdania na temat samego ghost kitchen, dark kitchen. Są to kuchnie wyspecjalizowane w jedzeniu na dowóz, i taka kuchnia, przykładowo najmujecie taką kuchnię i one są bez sali sprzedaży najczęściej albo w dokładnie bez, być może z odbiorem na miejscu, być może, ale to nie we wszystkich przypadkach, tylko robicie dowozy i na przykład robicie 4 menu pod różnymi brandami i sprawdzacie, który wam najlepiej chodzi w danej lokalizacji, znaczy sposobów określenia jaki będzie najbardziej optymalny model biznesowy w danej dzielnicy lokalizacji w danym okresie, jest kilka i to jest jeden z nich i on też by wam pozwolił określić, który jest numerem 2 i czy na przykład nie byłoby warto otworzyć lokalu podzielonego na 2 części, który w miarę by się uzupełniał. I to jest jedyna rzecz, którą chciałem dodać. Okej. No tak, to jest, czyli powiedzmy, dodałeś też to, że ten element próbny na poziomie właśnie, bo w przypadku Ghost Kitchen, czyli tej w restauracji bez pola restauracji albo uruchomienia kilku brandów równocześnie testowych, który będzie zaakceptowany, on pozwala też przetestować, czy pasja, z którą zakładaliśmy coś albo w co my wierzymy, jest odebrane dobrze przez klienta. Tutaj tak to rozumiem, co powiedziałaś w tym momencie. Okej, no świetnie, czyli otworzyliśmy znowu kilka elementów, których warto zrobić i które warto pomyśleć. Jedną rzecz, którą pewnie dosyć szybko w którymś z kolejnych materiałów ruszymy, to jest to, jaki typ lokalu uruchomić. Tutaj na przykład kawiarnia, restauracja, tak? Kryteria pod kątem kawiarni, restauracji, czy właśnie jakie tutaj kryteria podjąć i z czym się mierzymy na początku. Dobrze, w takim razie wiesz co, na dzisiaj dziękuję Ci. Oczywiście, jeżeli tylko pojawią się jakieś pytania, to kierujcie je do nas. Serdecznie pomożemy, zaangażujemy w to, żeby skonfrontować wasze marzenia, czy pomysł na wydanie sporych pieniędzy z rzeczywistością. Także dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia następnym razem. Życzę samych trafnych decyzji biznesowych. Do usłyszenia, Paweł. Dziękuję.